Pieszy dosłownie oszukał przeznaczenie. Kierowca był po narkotykach Ruda Śląska. Samochód wypadł z drogi. Pieszy oszukał przeznaczenie. O dużym szczęściu może mówić mężczyzna, który idąc po ścieżce rowerowej, omal nie zginął pod kołami samochodu. Pieszy w ostatniej chwili zdążył odskoczyć przed rozpędzonym samochodem jadącym wprost na niego. Dzięki refleksowi nic mu się nie stało. Kierowca Skody był trzeźwy, ale kierował pod wpływem narkotyków. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej. Kierowca osobowej Skody jadący w stronę Bytomia, na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i z impetem wjechał na chodnik. Rozpędzony pojazd omal nie staranował idącego po ścieżce rowerowej mężczyzny. Pieszego przed tragedią uratował refleks. Mężczyzna zdążył w ostatniej chwili zrobić unik przed jadącym wprost na niego samochodem. Chwilę później Skoda uderzyła w budynek mieszkalny. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Za kierownicą Skody siedział 23-latek. Mężczyzna początkowo tłumaczył policjantom, że ktoś zajechał mu drogę, dlatego był zmuszony wykonać taki manewr. Był trzeźwy, ale jego zachowanie wskazywało, że coś jest nie tak, wyjaśnił w rozmowie z Polsat News aspirant sztabowy Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Policjanci wykonali 23-latkowi test na obecność narkotyków. Jak się okazało, kierowca był pod wpływem amfetaminy. O dalszym losie nieodpowiedzialnego 23-latka zadecyduje wkrótce sąd.